Dzień dobry. Obwód wyboru kierunku w dźwigu licencyjnym. Jak sama nazwa wskazuje, obwód wyboru kierunku służy, do wyboru kierunku. To znaczy, jest to taki obwód, którego zadaniem jest zdecydować, w którą stronę ma udać się kabina i ten obwód będzie robił to przede wszystkim na podstawie istniejących wezwań bądź dyspozycji. Na początek, żeby troszeczkę uprościć naszą analizę, postanowiłem ten obwód zredukować do minimum, to znaczy usunąłem z niego tak naprawdę prawie wszystko oprócz tej funkcjonalności, która służy do wyboru kierunku na podstawie dyspozycji. Resztę sobie dorysujemy za chwil kilka. Natomiast tutaj najpierw zobaczmy, z czego ten obwód się składa. Obwód wyboru kierunku jest to obwód, w którego skład wchodzą przede wszystkim dwa przekaźniki o numerze 521. Są to te dwa tutaj przekaźniki. Przekaźnik 521U jest to przekaźnik, który zostaje wzbudzony w sytuacji, kiedy kabina miałaby jechać w kierunku góra. To znaczy, że zapewne nad kabiną znajdują się jakieś wezwania bądź dyspozycje. Drugi przekaźnik jest to przekaźnik 521N i podobnie jak ten pierwszy, z tą różnicą, że dla kierunku dół. Litery U i N oczywiście, mógłby ktoś teraz twierdzić, że dlaczego nie G i D jako góra i dół. Powiem tak, odpowiedzi na to pytanie należałoby szukać w słowniku języka szwedzkiego, bo na takiej licencji te schematy do nas, do Polski, przywędrowały. Przekaźniki, których ze styki wchodzą w skład tego obwodu, to, jak możemy zobaczyć, przede wszystkim przekaźniki 511 i tutaj jest cała taka choineczka ich ze styków. Dla przypomnienia, są to te przekaźniki, które mówią, w strefie jakiego przystanku aktualnie znajduje się kabina. Tutaj mamy oczywiście ze styki rozwierne. Po lewej stronie znajdują się tutaj ze styki przekaźników dyspozycji. To znaczy, że dany przekaźnik będzie wzbudzony, jeżeli na danym przystanku będzie istniała jakaś dyspozycja. Później oczywiście do tego schematu dorzucimy w tym momencie wymazane ze styki przekaźników wezwań, ale one nie są podłączone do końca tak samo, o tym później. Następne ze styki to są ze styki własne tych przekaźników, też rozwierne. One tutaj stanowią wzajemną blokadę, zaraz o tym powiem. I ostatni, który możemy tutaj znaleźć, to są przekaźniki 531 z dopiskiem N lub U. Też są to przekaźniki kierunkowe, ale są to przekaźniki jazdy i one są wzbudzone w momencie, kiedy kabina znajduje się w ruchu. I tu należy zaznaczyć różnicę. Przekaźniki wyboru kierunku wzbudzają się przed ruszeniem kabiny, ponieważ one decydują, w którą stronę kabina się będzie poruszać. W momencie, kiedy kabina już ruszy, wzbudzają się przekaźniki kierunkowe 531, które mówią, w którym kierunku kabina porusza się w danej chwili. Zacznę najpierw od wzajemnej blokady. Dlaczego ona tu jest zastosowana? To są te ze styki rozwierne, ten i ten. Mianowicie, wybór kierunku może być w górę bądź w dół. Załóżmy najprostszą, trywialną sytuację, w której kabina znajduje się, powiedzmy, gdzieś po środku szybu i w tym samym czasie istnieją dwa wezwania bądź dwie dyspozycje, jedno nad kabiną, drugie pod. W którą stronę kabina miałaby pojechać? Teoretycznie mogłaby pojechać w dwie strony, ale przecież nie zrobi tego jednocześnie. Musi któryś kierunek wybrać jako pierwszy. Najprościej będzie sytuacja taka, że jeżeli, powiedzmy, na przykład wezwanie powyżej zostanie, czy też dyspozycja wciśnięta jako pierwsza, po czym dopiero ktoś na przykład ileś sekund bądź minut później wezwie windę poniżej w czasie, gdy ta jeszcze nie ruszyła bądź jest w trakcie jazdy w górę, to w tym momencie wiadomo, że kto pierwszy, ten lepszy. I przekaźnik 521U będzie wzbudzony, bo kierunek góra, powiedzmy, był tutaj pierwszy. I on wtedy tym ze stykiem przerwie obwód przekaźnika wyboru kierunku dół, także dopóki winda już nie zrealizuje wszystkiego, co ma do zrobienia, jadąc w górę, tak długo tego kierunku nie zmieni. Bo to jest tutaj ta blokada. Tutaj dodatkowo są jeszcze te przekaźniki 531. Tu należy też jeszcze zaznaczyć, że te przekaźniki jazdy, one mają pewne opóźnienie na odpadanie, to znaczy, że po zatrzymaniu się kabiny ten przekaźnik jeszcze przez chwilę jest wzbudzony, więc przerywa ten obwód i dzięki temu ten kierunek w przeciwną stronę też nie jest od razu załączany.
jak działa ta choineczka tych zestyków przekaźników piętrowych. Może posłużmy się przykładem. Załóżmy, że została kabina wezwana na przystanek trzeci, to znaczy dyspozycja została zarejestrowana, przekaźnik 501.3, przekaźnik dyspozycji na przystanku trzecim został, to miała być kreska, nie strzałka, został wzbudzony, więc tutaj jest zamknięty i doprowadza napięcie do tych zestyków. Może dla naszego przykładu załóżmy, że kabina w tym momencie znajduje się na przystanku drugim, czyli te dwa zestyki rozwierne będą przerwane. To napięcie od tego zestyku rozchodzi się po tej choince w obu kierunkach mniej więcej w taki sposób. Jak widzimy, w górę to napięcie bez problemu doszło, ponieważ wszystkie zestyki rozwierne są zamknięte, jako że kabiny na tych przystankach nie ma. Natomiast w dół, tutaj, no, obwód został przerwany przez ten rozwarty zestyk, ponieważ na przystanku drugim aktualnie znajduje się nasza kabina. W naszym przykładzie oczywiście. W ten sposób to napięcie przez te dwa zestyki tej blokady zostało doprowadzone do cewki wyboru kierunku góra. W ten sposób kabina, znajdując się w tym miejscu, jest w stanie pojechać w górę i zabrać osobę bądź wysadzić, skoro to była dyspozycja, to raczej wysadzić osobę, która znajduje się na przystanku trzecim. Gdyby kabina znajdowała się tutaj, to wtedy przerwane byłyby te dwa zestyki. Co za tym idzie, napięcie nie dochodziłoby już do zestyku przekaźnika U, dochodziłoby jedynie do tego miejsca, natomiast przez zestyki poniższe nie byłoby już przerwy, ponieważ napięcie bez problemu dotarłoby aż do samego dołu choinki i do przekaźnika 521N, załączając kierunek dół i wysyłając kabinę ku dołowi do odpowiedniego przystanku. I jeszcze jednym przypadkiem, który warto rozpatrzeć, byłby przypadek, gdzie ktoś na przykład zarejestrował dyspozycję na przystanek, na którym aktualnie znajduje się kabina. Bądź będzie też to identyczna sytuacja wtedy, kiedy kabina już dojedzie do danego przystanku. Gdyby kabina znajdowała się na przystanku trzecim, na przykład dojechała do niego z przystanku drugiego, no to w tym momencie widzimy, że nasze napięcie nie jest w stanie dotrzeć ani w kierunku przekaźnika góra, ani w kierunku przekaźnika dół. W ten sposób obydwa te przekaźniki tracą zasilanie, przestaje w tym momencie być wybrany jakikolwiek kierunek i kabina zostanie zatrzymana. Jak się dowiemy z pozostałych obwodów, zatrzymanie kabiny nastąpi oczywiście bezpośrednio już na przystanku. Kolejna ważna rzecz to jest sytuacja, w której faktycznie jednocześnie nastąpiłaby potrzeba wybrania obu kierunków jednocześnie i jak zachowa się w takiej sytuacji nasza winda. Ponieważ mamy tutaj wykluczenie z tych zestyków, teoretycznie można by założyć, że ten przekaźnik, który zadziała pierwszy, tego kierunek zostanie wybrany. Być może czasami może to się skończyć pewnymi oscylacjami, jeżeli te przekaźniki faktycznie będą miały bardzo zbliżone czasy działania, ale takiego przypadku w tym obwodzie nie będzie. Może jeszcze kwestii wyjaśnienia, dlaczego miałby wystąpić przypadek wyboru obu kierunków jednocześnie. No, przykładów może być kilka. Czy też jednocześnie wciśnięte przyciski. Jak się potem dowiemy w przypadku wezwań, obwód, gdzie ten kierunek jest wybierany z wezwań, jest wyłączany w trakcie otwartych drzwi kabiny i dopiero załączany chwilę po ich zamknięciu. No i w tej sytuacji, gdyby te wezwania w międzyczasie zostały zarejestrowane i nad, i pod kabiną, no to też w którą stronę ona pojedzie. Przypadek zaniku zasilania przede wszystkim, bądź zgubienia łańcucha, czyli na przykład kabina nie wie, w którym miejscu się znajduje i w którą stronę wtedy pojedzie. Wszystkie te przypadki będą to przypadki, gdzie w jednym momencie nadejdzie potrzeba wyboru obu kierunków jednocześnie, gdzie chwilę wcześniej nie był wybrany żaden, więc po prostu prędkość tych przekaźników będzie miała znaczenie. I co się okazuje? Zostało to tutaj oczywiście pomyślane. Tutaj, jak widać, mamy opisane wyprowadzenia tego przekaźnika jako 1 i 4. To znaczy, że w jego przypadku są tak naprawdę tutaj połączone obie cewki szeregowo i łącznie jest to 2300 ohmów oporności oraz 24000 zwojów. Strasznie kanciaste pismo mi wychodzi dzisiaj. Natomiast przekaźnik dolny ma połączoną tylko cewkę 1,2, która ma 1200 ohmów i ponieważ obie cewki mają tyle samo zwojów, czyli ta ma połowę tego, co tutaj mają dwie razem, 12 tysięcy zwoju. Strasznie kanciaste ziemniaki z tych
cyfr dzisiaj wychodzą. Jeżeli te przekaźniki są zbudowane w ten sam sposób i jeden z nich ma dwa razy więcej zwojów niż drugi, to znaczy, że jego cewka jest dwukrotnie bardziej indukcyjna niż ten o połowie ilości tych zwojów, ponieważ jego druga cewka jest odłączona i nie bierze tutaj udziału. To znaczy, że skoro ten przekaźnik jest dwukrotnie bardziej indukcyjny, to czas narastania prądu w jego uzwojeniu też jest dwukrotnie dłuższy niż tego w przypadku przekaźnika dół. To znaczy, że w momencie, kiedy obydwa przekaźniki dostaną zasilanie dokładnie w tej samej chwili, dużo wcześniej wzbudzi się przekaźnik 521N, który swoim zestykiem rozwiernym, oto tym, rozewrze obwód przekaźnika 521U, który w tym momencie jeszcze nie zdążył nawet zacząć przyciągać swojej kotwicy, przez to, że ma większy czas zadziałania, i w ten sposób zapobiega jego wzbudzeniu się w sposób ściśle kontrolowany. Mówiąc krótko, no, następuje tutaj sytuacja wyścigu, ale kontrolowanego, także wszystko jest tutaj jak najbardziej powtarzalne, nie ma żadnego elementu losowego. Tutaj mam bardziej rozbudowaną już opcję tego schematu, gdzie zostały dorzucone brakujące elementy. Co możemy zobaczyć? Zacznijmy najpierw krokowo. Tutaj na pewno są zestyki przekaźników wezwań, ale do nich przejdę za chwilę. Pierwszą najważniejszą rzeczą są zestyki T2 i T2. Do czego one służą? Tutaj jeszcze jest taka dioda, o niej też powiem za chwilę. Na razie załóżmy szybko, że tutaj mamy też po prostu biegun plusowy zasilania. W ten sposób. Tam jest pewien przełącznik, o którym powiem za chwilę. Do czego służą te dwie pary zestyków? Tutaj chodzi o to, że jeżeli kabina jest w ruchu i wybrała jakiś kierunek, to dobrze byłoby, żeby w tym ruchu pozostała tak długo, jak długo nie dojedzie do następnego przystanku. Żeby nie było sytuacji, gdzie na przykład z jakiegoś powodu wezwanie bądź dyspozycja znikła, no bo jest na przykład odłącznik wezwań, którym można je naraz szybko skasować i nie chcemy, żeby kabina w takiej sytuacji zatrzymała się między piętrami. Zawsze byśmy chcieli, żeby ta kabina dojechała do najbliższego przystanku, jaki ma na drodze. Nawet jeżeli przekaźnik wyboru kierunku traci swoje źródło napięcia z dyspozycji czy wezwania wcześniej. To jest tutaj z tych zestyków, bądź jak się potem okaże też z zestyków wezwań. Jak to działa? Mamy tutaj zestyki zwierne tych samych przekaźników. Tutaj jest, jeżeli przekaźnik góra, to jest jego zestyk zwierny, który po zamknięciu bezpośrednią drogą doprowadza do niego napięcie. Tu jest dioda, o której też powiem za chwilę. Przekaźnik dół oczywiście swoją drogę zamyka tędy. Jak widać, jedynym elementem, który tutaj stoi na przeszkodzie, to jest już przekaźnik końcowego przystanku, no bo wtedy już nie ma sensu jechać w górę, jeżeli się wjedzie w strefę tego przystanku. Natomiast te zestyki, napięcie do nich dochodzi tą drogą przez taką parę zestyków przekaźników 512. Tutaj jest istotne to, co ja opowiadałem w filmie o obwodzie odwzorowania kabiny w szybie. Dla przypomnienia, te dwa zestyki są to przekaźniki pięter parzystych i nieparzystych. One tutaj występują równolegle, są to zestyki rozwierne. To znaczy, że obwód zostanie przerwany tutaj stąd dotąd, tymi obydwoma gałęziami jednocześnie, w sytuacji, kiedy, tak jak było to na tamtym filmie powiedziane, kabina przejeżdża z jednego przystanku do następnego i znajduje się w strefie jeszcze przesłonki. To znaczy, kabina wjeżdża w strefę nowego przystanku. Dzięki temu, jeżeli na przykład podtrzymanie tych przekaźników kierunkowych, inaczej, no ten obwód ich wzbudzenia zostanie przerwany wcześniej, czyli na przykład dyspozycji, no nawet niech będzie ta, czyli taki obwód na przykład byłby to dla kierunku góra, jeżeli on zostanie przerwany gdzieś bardzo mocno pomiędzy przystankami, to cały czas będzie tutaj zamknięty taki obwód. Niech to będzie, powiedzmy, jeden parzysty bądź nieparzysty, obojętne. W każdym bądź razie obwód będzie zamknięty przez dolny albo górny zestyk z tej pary i dalej przez tą diodę tam do plusa zasilania. W momencie, kiedy kabina będzie przejeżdżać do następnego przystanku, bez względu na to, który jest to przystanek i na który było wcześniej wezwanie czy dyspozycja, która powiedzmy, że znikła, to na chwilę zmiany tej strefy, na chwilę przełączenia przekaźników piętrowych, obydwa przekaźniki 512 są wzbudzone, czyli obydwa te zestyki zostają przerwane. I ten obwód również. W ten sposób przekaźnik wyboru kierunku traci zasilanie, odwzbudza się,
co daje informację do kolejnych obwodów, których dzisiaj tutaj nie omawiam, o tym, aby kabina przeszła na wolny bieg, a na następnej przesłonce się zatrzymała. Kolejnym elementem, który tutaj możemy zobaczyć, jest wybór kierunku na podstawie wezwań, czyli przez te zestyki. Z jednej strony, jak możemy od razu zobaczyć, pomijając tą diodę, o której powiem, zestyki te 502 są tutaj podłączone bardzo podobnie jak zestyki 501 odpowiedniego przystanku. Tak? Jeżeli tu jest dla przystanku trzeciego, widzimy, że to jest dokładnie ten sam węzeł, jeżeli chodzi o połączenie elektryczne, ten sam potencjał. One działają teoretycznie w ten sam sposób, natomiast inny jest doprowadzane napięcie od tej strony do nich. Mamy tutaj dwie drogi. Pierwsza droga to jest droga podtrzymująca, czyli przez te dwa zestyki, jak widzimy, przekaźników wyboru kierunku, zestyki zwierne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli już zostanie z wezwania wybrany jakikolwiek kierunek jazdy, no to nie powinien on sobie nagle zniknąć. Winda, która wybrała kierunek na podstawie wezwań, powinna jechać do końca, aż zrealizuje wszystkie wezwania, wszystkie dyspozycje i dopiero wtedy ewentualnie zawróci. Dlatego tutaj mamy te zestyki zwierne. To znaczy, że jeżeli istnieje jakiekolwiek wezwanie, winda wybrała sobie już kierunek w stronę tego wezwania, niech to będzie na przykład kierunek dół, o, w ten sposób powiedzmy, tak? Tak, przykładowo rysuję tutaj, ona jest tam gdzieś na górze. No to teraz ten obwód zamknie się w ten sposób. Dlatego to jest potrzebne, ponieważ mamy tutaj tą drugą gałąź, w której widzimy cztery zestyki, które niekoniecznie muszą być zamknięte. Te zestyki służą do tego, żeby zwarunkować, kiedy winda ma wybrać kierunek na podstawie wezwań. Ponieważ czasami jest taka sytuacja, że mimo że wezwania istnieją, to kabina wstrzymuje się z wyborem kierunku. Zaraz powiem dokładnie, jak to działa. Także w momencie, kiedy już ona sobie przez te zamknięte zestyki ten kierunek wybierze, obwód się zamknie tędy. Może jeszcze raz to narysujmy tak w pełni jasno. Zamknie się taki obwód. Zostanie wybrany kierunek tam powiedzmy dół. Wtedy zamyka się ten zestyk. Winda rusza i po jakimś czasie może nastąpić sytuacja, jeszcze na przykład przed zrealizowaniem wszystkich wezwań w danym kierunku, że ten obwód tutaj zostanie przerwany. Dlatego dzięki tym dwóm zestykom ta winda się nie zatrzyma, nie zmieni kierunku, mimo że powinna jechać dalej. Odpowiedź na pytanie, dlaczego ktoś miałby warunkować, kiedy winda decyduje się wybrać kierunek na podstawie wezwań, kiedy nie. Jest to przede wszystkim podyktowane takim faktem. Załóżmy znowu przykładową sytuację. Mamy klienta, który jest na jakimś przystanku, wezwał kabinę, kabina przyjechała po niego, on wchodzi do środka i powiedzmy chce sobie jechać na parter. Ale w tym samym czasie jakiś inny klient, troszeczkę wyżej niż ten pierwszy, też chce wezwać kabinę. No i co? Facet otwiera drzwi, w tym momencie ten wyżej wzywa ją sobie w górę, albo już nawet wcześniej wezwał, ale już jak winda ruszyła do dołu, facet otwiera te drzwi, wchodzi do środka, wciska parter, drzwi się zamykają, on jest sam w kabinie, tylko parter jest wciśnięty i kabina rusza w górę. No, facet by się powiedzmy krótko zdziwił. Dlatego w tym schemacie w dźwigach licencyjnych postanowione zostało, że jeżeli pasażer wchodzi do kabiny i kabina nie wybrała sobie wcześniej, już nie ma, że tak powiem, kierunku inaczej, jakby już pod tą kabiną ona przyjechała po tego faceta, ale już wcześniej by ktoś niżej był dalej, no to ona pojedzie tam. Ale tak, pasażer w kabinie ma priorytet na to, w którą stronę pojedzie. Nie ma takiej możliwości, że on wchodzi i w tym czasie ktoś mu tą kabinę wzywa w drugą stronę niż on chce jechać i facet się dziwi, tak? Jak ten obwód wygląda? Mamy tutaj dwa zestyki, przekaźnika stop i przekaźnika drzwi. To znaczy, że po pierwsze, kabina nie wybierze sobie kierunku na podstawie wezwań, jeżeli wcisnęliśmy stop, to jest przekaźnik 561, który wtedy odpadnie. Kabina również nie wybierze sobie kierunku na podstawie wezwań, jeżeli otwarte są drzwi do tej kabiny, to jest przekaźnik 581. Ten przekaźnik jest oczywiście wzbudzony, kiedy drzwi są zamknięte, który ma opóźnione przyciąganie, więc również przez pojedyncze sekundy po zamknięciu tych drzwi. I to jest właśnie przede wszystkim ten priorytet. Winda przyjeżdża, facet wchodzi do kabiny, czyli otwiera drzwi. W ten sposób wyłącza możliwość, żeby kabina wybrała sobie kierunek na podstawie wezwań
I w momencie, jeżeli, no powiedzmy, nie wiem, gość ciągnie ciężką torbę, wchodzi do środka, drzwi się zatrzaskują, on się jeszcze guzdra z tym, żeby ten przycisk wcisnąć, to opóźnienie tego przekaźnika tutaj też pełni tą rolę, że dzięki temu on ma jeszcze tam tę sekundę, czy dwie nawet, na to, żeby to dyspozycję zarejestrować, zanim mu ta kabina ruszy tam, gdzie on by nie chciał. Kolejne dwa zestyki to są przekaźniki jazdy. Jak widać, w momencie jazdy dźwigu też tutaj ten obwód nie działa, ponieważ te przekaźniki są opóźnione na odpadanie, też o jakieś tam pojedyncze sekundy, no to się okazuje, że po zatrzymaniu się dźwigu już na przystanku, też przez chwilę po zatrzymaniu, ten dźwig nie wybierze sobie kierunku na podstawie wezwań. I to ma tutaj dwa zadania. Pierwsze zadanie to jest tak, jak już powiedziałem, to są oczywiście te zestyki, z tym priorytetem, to z tym, że tutaj jest sytuacja, gdzie facet by się guzdrał, zanim by otworzył drzwi, czyli winda dojeżdża do przystanku, no on zanim pociągnie za klamkę, no to zawsze jakaś tam chwila minie, więc ma na to tutaj te sekundy dodatkowego czasu, w których jeżeli drzwi otworzy, no to ta winda mu nie wybierze kierunku przeciwnego. I przy okazji tutaj te przekaźniki 531 pełnią też dokładnie bardzo podobną rolę, mianowicie właśnie może nie tyle, że pasażer by się guzdrał z otwarciem drzwi, no ale powiedzmy sobie szczerze, winda po dojechaniu do przystanku musi poczekać kilka sekund przed ruszeniem dalej, żeby w ogóle dać możliwość otwarcia pasażerowi drzwi na danym przystanku. Więc ten przekaźnik 531 też tutaj do tego służy. Aczkolwiek w tym przypadku te dwa zestyki służą tylko do tego, żeby zapobiec wyborowi kierunku zbyt wcześnie. Natomiast jeżeli ten kierunek i tak by był wybrany, no to kabina teoretycznie by ruszyła od razu. Nie, nie, nie ruszy. Od tego też są zestyki tych przekaźników, z tym, że w troszeczkę innym obwodzie, o którym dzisiaj nie mówimy. Ostatnią kwestią, też istotną, którą tutaj widzimy, to są te dwa zestyki. To są zestyki rozwierne przekaźników parzystych i nieparzystych pięter 512. No mówiąc krótko, ten obwód, te dwa zestyki zamkną się tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy łańcuch odwzorowania tej windy, czyli przekaźniki 511, będą wszystkie odwzbudzone. Czyli mówiąc krótko, kiedy winda nie będzie wiedziała, w którym miejscu się znajduje. Ponieważ winda, nie wiedząc gdzie jest, musi dojechać do jednego z końcowych przystanków, gdzie znajduje się wyłącznik końcowy resetujący te przekaźniki, czym była oczywiście mowa w filmie o obwodzie obserwowania, no to tutaj mamy właśnie zrealizowany w ten sposób układ, czyli przez te dwa zestyki zostaje zamknięty obwód, jak widzimy. No właśnie, on zostaje zamknięty, kiedy wszystkie te zestyki są zwarte, no bo żaden z przekaźników 511 nie będzie zamknięty. Czyli teoretycznie, jakbyśmy tutaj sobie dobrze porysowali, to napięcie dojdzie nam do obydwu przekaźników jednocześnie. Ale w tym momencie przypominamy sobie to, co było mówione chwilę temu, że przekaźnik 521U jest wolniejszy od przekaźnika 521N ze względu na to, że ma dwie cewki połączone szeregowo, a 521N tylko jedną. I w sytuacji, kiedy winda nie wie, gdzie jest, jako pierwszy działa przekaźnik 521N i wzywa windę na part. Przy okazji, no tu właśnie, tak jak wcześniej jeszcze mówiłem, o tym, że wybór kierunku następuje tylko po zamknięciu drzwi i upływie jakimś tam czasie na podstawie wezwań, czyli też gdyby kabina znajdowała się na przykład na przystanku drugim, tak, i zostałaby wezwana na parter, i na przystanek trzeci, no to po zamknięciu drzwi na przystanku drugim, gdyby pasażer albo na przykład tylko wysiadł i w związku z tym nie zostałby wciśnięty żaden przycisk dyspozycji, no to tutaj tak samo zamknie się część obwodu tutaj, w tym miejscu przerwana, ale w górę by szła sobie tu. Druga część zamknęłaby się tędy, plus ten fragment, ale przerwany. No i tak samo. To, że przekaźnik 521N jest szybszy, sprawi, że winda w takiej sytuacji pojedzie w dół. Teraz powiem jeszcze, do czego służy nam tutaj ta dioda. Jest ona oznaczona na tym schemacie symbolem 511V. Później zmieniła swoją nazwę. To jest schemat, który miał zmiany tutaj w tym schemacie. To jest jeszcze wersja sprzed tych zmian. Dioda ta zmieniła swoje oznaczenie na D1. I została dorysowana tutaj druga dioda, której w tej chwili jeszcze tutaj nie ma. I do czego ona służy? Mianowicie jej zadanie to jest właściwy wybór kierunku,
kiedy na kabinie znajduje się kaseta jazd kontrolnych. Powiem pokrótce, ta kaseta działa w ten sposób, że wciśnięcie przycisku na tej kasecie, żeby rewizyjnie jechać siedząc na dachu kabiny w górę bądź w dół, polega poniekąd na wzbudzeniu pierwszego bądź ostatniego przekaźnika dyspozycji. Oczywiście po puszczeniu przycisku na tej kasecie te przekaźniki są też momentalnie wzbudzane, ale wybór kierunku pośrednio w tym przypadku polega albo przez wzbudzenie tego ze styku dla kierunku góra, albo tego dla kierunku dół. Jeżeli wzbudzi się ze styk dla kierunku dół, sprawa jest prosta. Zasilanie może dostać albo tylko ten przekaźnik, jeżeli oczywiście kabina nie znajduje się już w obrębie parteru, albo obydwa, jeżeli kabina na przykład nie wie, gdzie się znajduje, bo w przypadku rewizji to jest tym bardziej możliwe, że z jakiegoś powodu na przykład zgubiła orientację. A przede wszystkim, gdyby na przykład w trakcie rewizji nie działał fotoimpulsator, to też, żeby możliwa była taka jazda. No to my znowu mamy sytuację, U jest wolny, N jest szybki, jedziemy w dół. Ale gdyby w podobnych warunkach podczas rewizji zachciano jechać w kierunku góra, no to tutaj podobnie, gdyby tej diody nie było, zamknąłby się obwód w ten sposób. No i znowu byśmy tam pojechali do dołu, no bo N jest szybszy. Ale ponieważ została tutaj zastosowana ta dioda, mówiąc w zasadzie formalnie, bo tak została nazwana w spisie aparatury, nie dioda, tylko zawór, no to istnienie tutaj tego zaworu sprawia, że napięcie jest w stanie dojść, czy inaczej mówiąc, prąd jest w stanie przepłynąć tylko do przekaźnika 521U, natomiast tutaj nie może, ponieważ dioda jest dla takiego kierunku przepływu prądu ustawiona w stronę zaparową i tego prądu przewodzić nie będzie. Także podczas jazdy rewizyjnej na kabinie, mimo że łańcuch odwzorowania mógłby nie działać na skutek na przykład awarii, czy też nawet demontażu fotoimpulsatora, no to rewizja jest w stanie działać bez problemu. W późniejszych wersjach tych schematów doszła nam jeszcze dioda 511D2, natomiast dioda V została nazwana diodą D1. Tutaj przy okazji taka mała dygresja, litera V od słowa varistor, które poniekąd obejmuje takie pojęcia jak tranzystor, dioda bądź inne elementy, które mają zmienną rezystancją. Poniekąd, nieliniowe po prostu, tak były kiedyś nazywane. I jakbyśmy sobie dobrze pooglądali ten obwód, to ta dioda D2, ona jest tutaj wpięta w takim miejscu, że tak naprawdę uzupełnia działanie tego, że przekaźnik N jest wolniejszy niż przekaźnik U. Ponieważ jak widzimy, przed diodę, czyli także przekaźnik U byłby niewzbudzany w takiej sytuacji, nie dostawałby napięcia nawet na tą chwilę, kiedy jeszcze obydwa są odwzbudzone, będzie następowała w sytuacji, gdy mamy wybór kierunku na parter i to będzie sytuacja, powiedzmy, rewizji oraz tutaj ze styków 512 rozwiernych, które będą zamknięte w momencie, gdy nasza kabina no nie będzie wiedziała, gdzie się znajduje. I w ten sposób ta dioda tutaj dodatkowo wymusza to, że na pewno zostanie wybrany kierunek dół, a nie góra. Na sam koniec zostawiłem tutaj jeszcze diodę 576V, czyli tą. Jak na początku powiedziałem, najprościej było założyć, że dioda ta jest podłączona do plusa zasilania. Tutaj znajduje się przełącznik. Ja go na razie w ten sposób narysuję. Jest to przełącznik znajdujący się w maszynowni i służy do wyłączania wezwań. Jest to m.in. też konieczne w sytuacji, kiedy chcemy jechać na rewizji na kabinie. Wtedy trzeba wezwania wyłączyć, żeby rewizja w ogóle działała. I ten przełącznik odłącza napięcie tutaj w ten sposób do tej części obwodów, która wybiera kierunek na podstawie wezwań i jak widzimy również na podstawie zgubionego łańcucha. Ale po co ta dioda tu jest w takim? Przecież można byłoby to bezpośrednio do plusa dołączyć. Otóż nie, ponieważ ten sam przełącznik jednocześnie w taki oto sposób dostarcza napięcie do obwodów wezwań, czyli do cewek przekaźników 502. Oczywiście w przypadku zbiorczości w dół, bo muszę nadmienić, że w przypadku zbiorczości dwukierunkowej tutaj są przekaźniki 503, 504 i ten obwód jest tam dodatkowo tutaj rozbudowany. A dlaczego tak jest? Sprawa jest prosta. Ta dioda tak naprawdę nie służy tutaj obwodowi wyboru kierunku, bo jej brak nie zmieniłby nic w sposobie jego działania. Natomiast załóżmy,
że ten przełącznik jest rozłączony, czyli tego napięcia tutaj nie będzie. Ale gdyby winda jechała na jakiejś dyspozycji, powiedzmy na tej, przy wyłączonych wezwaniach, tak? Istniałoby jakiekolwiek wezwanie, to mamy w tym momencie, ja tak teraz narysowałem na różnych piętrach, ale jakby było na jednym, to tym bardziej, mamy obwód obejściowy, który zamknie się w taki sposób, znaczy zamknąłby się, gdyby nie było tej diody. Tutaj jakiś tam wybrany kierunek, obojętnie który, jeden z dwóch. Załóżmy, że tu nie ma diody i to napięcie dotarłoby do cewek przekaźników 502. I to znaczy, że jeżeli jakieś wezwanie by już istniało, to ono by nie mogło zostać skasowane tym przełącznikiem w pewnych sytuacjach. I druga rzecz, gdyby nawet nie istniało, a ktoś w odpowiednim momencie wcisnąłby któreś z wezwań, to wezwanie by zadziałało. Dlatego tutaj jest właśnie ta dodatkowa dioda. Ona nie dopuszcza do tego, żeby w ten sposób, w tym kierunku tutaj prąd przepłynął. I jeżeli wezwania mają nie działać, to nie będą działać. Tutaj jak to wygląda od drugiej strony, to jest ten zacisk, tak? O, to jest ten zacisk, czyli tutaj wychodzi nasze zasilanie do obwodów wezwań. Z tego punktu to jest ten przełącznik, o którym była mowa. Tutaj dodatkowo znajduje się jeszcze zestyk stycznika liniowego, ale zasadniczo praktycznie jest cały czas zamknięty podczas pracy dźwigu. Natomiast tutaj znajduje się dodatni biegun zasilania. Ostatnim krokiem w naszym dzisiejszym omówieniu będzie spojrzenie na symulację działania obwodu wyboru kierunku. Mamy tutaj ten obwód, mamy dźwig znajdujący się na parterze i zasymulujmy przypadek, w którym wezwiemy na przykład dźwig na przystanek czwarty. Ja ręcznie tutaj zamknę ten zestyk. Kabina rusza. Z prawej strony bardzo ładnie widać, jak na choince tych zestyków 511 one pracują. W tym momencie założyłem sytuację, że no, przerwaliśmy obwód bezpieczeństwa, na przykład otwarte drzwi, to widać po tych przekaźnikach, i pobawimy się tutaj wyborem kierunku, tak? Kabina znajduje się na przystanku czwartym. Jak widać, dyspozycja na przystanku czwartym nie wybiera żadnego kierunku. Dyspozycja ponad kabiną wybiera kierunek góra, który zostaje wzbudzony aż do momentu, gdy nie miniemy następnego, nie dojedziemy do następnego przystanku, nawet jeżeli tutaj ten zestyk się w międzyczasie przerwał. Możemy sobie ręcznie przerwać ten przekaźnik. I tak samo zestyk poniżej wybiera kierunek dół. Oczywiście wzajemna blokada nie pozwala po wyborze kierunku w jedną stronę wybrać kierunek już w drugą. Widzimy, że napięcie, kolor czerwony dochodzi tutaj tylko dotąd i do cewki już nie. Tak samo, no właśnie, teraz mamy drzwi otwarte, więc tutaj wezwania nie będą nam działać. Ale zobaczmy jeszcze, jak wygląda kwestia tego jednoczesnego działania tych cewek. Zróbmy taką sytuację, że dokładnie w tym samym momencie zamkniemy zestyki pod i nad kabiną. W tym momencie napięcie doszło nam dwoma drogami do obydwu cewek, które w tym momencie próbują się wzbudzić. Ale ponieważ cewka przekaźnika dół jest szybsza, przekaźnik ten wzbudza się jako pierwszy i przerywa obwód przekaźnika kierunku góra, zanim ten zdąży się wzbudzić. Załóżmy taką sytuację, w której dźwig został wezwany na przystanek czwarty, ale znajduje się na przystanku trzecim i ktoś do niego wsiada drzwi są otwarte. Jeżeli w tym momencie osoba będzie chciała jechać na parter, to jak widzimy, mimo że ten zestyk tutaj jest zamknięty na wezwanie na czwarte piętro, to nie dostaje napięcia, ponieważ tutaj mamy otwarte zestyki. Gdybyśmy zamknęli zestyk parteru, dźwig momentalnie wybiera właściwy kierunek. Dopiero po dojechaniu do parteru, zatrzymaniu się, wybiera kierunek przeciwny i rusza tam na przystanek czwarty. Tutaj po wejściu, jeżeli, czy też nie wejściu, po otwarciu, zamknięciu drzwi, jeżeli nie zostanie żadna dyspozycja wybrana, no to... O właśnie. Minęło kilka sekund opóźnienia i dopiero wtedy zestyk 581 się zamknął i doprowadził
napięcie do zestyków z wezwaniami. Zróbmy to jeszcze raz, tylko wezwijmy wcześniej kabinę w międzyczasie na piętro, powiedzmy szóste. Kabina jest wezwana na piętrze szóstym, drzwi są otwarte, zamykamy, mija pewna chwila. I ponieważ nie została wybrana żadna dyspozycja, kabina ruszyła na wezwanie. Popatrzmy jeszcze raz, jak rozkłada się napięcie po choince ze styków 511. Gdybyśmy puścili wezwanie, to kabina zatrzymuje się zawsze na najbliższym, do którego dojeżdża. Spróbujmy na przykład przytrzymać przez chwilę ostatni przystanek, puścić. Kabina zatrzymuje się na najbliższym. Oczywiście po minięciu pierwszej przesłonki ona zacznie zwalniać dopiero przy najbliższej zmianie strefy przystanków. To chyba wszystko w temacie wyboru kierunku. Oczywiście w dźwigach, które mają zbiorczość dwukierunkową, tutaj dochodzą oczywiście kolejne zestyki, ponieważ trzeba wybrać kierunek i dla wezwania w dół, i dla wezwania w górę. W przypadku sterowań grupowych, szczególnie tam, gdzie są na przykład podziały na strefy, dochodzą też kolejne zestyki, które to odpowiednio tutaj sterują tym, żeby na przykład dany dźwig, który ma przydzieloną tylko jakąś strefę dla wezwań, jechał tylko wewnątrz tej strefy, zbierał te wezwania i nie wybrał sobie kierunku na wezwanie spoza strefy, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko z mojej strony. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.